Dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Mamy dzisiaj sobotę, ja się wybieram do kwiaciarni. Słuchajcie, chcę podjechać, bo chciałabym coś w stylu jakieś kwiaty, żeby włożyć do wazonu, tak żeby to, wiecie, tak żeby to stało dłużej, żeby może się zasuszyło, jakiś eukaliptus może kolejny, zobaczymy, coś takiego sobie znajdę. I właśnie chcę tam podjechać i przy okazji muszę zajść do apteki, bo nie wiem dlaczego, ale ostatnio tak strasznie mi się wysuszyła skóra, ale tak strasznie. I jak sobie zdałam z tego sprawę, że już po prostu bardziej nie mogę, to niestety dzień wcześniej nałożyłam na siebie samoopalacz. No i wiecie, jak wygląda samoopalacz na takich szczególnie dłoniach, które są, zawsze mi się najbardziej przesuszają. No fatalnie, jak u takiej babulinki, naprawdę. Muszę kupić jakiś dobry balsam. Także taki mam plan na razie. Kwiaty i balsam. I słuchajcie, skończył mi się tusz niestety. Skończył mi się tusz Carolina Herrera. Jeden z dwóch najlepszych. Bajtery, taki ten, co ma tą jakby przekręcaną tutaj końcówkę i są... już nie pamiętam, czy to są dwa efekty? Czy on po prostu... Jakoś tak chyba, że jeden pogrubia, drugi wydłuża, czy tam podkręca, coś takiego. To Bajtery i ten właśnie Carolina Herrera. Świetny tusz i do tego ma jeszcze przepiękne opakowanie, aż mi go szkoda. Tutaj można sobie jeszcze takie frędzelki dokupić, ale to bez sensu moim zdaniem, szkoda pieniędzy. Ten tusz, pamiętacie? Teleskopik L'Oreal, kiedyś Wam go polecałam, w sensie polecałam, no i testowałam go. Słuchajcie, on jest fajny, on bardzo ładny efekt daje, ale niestety on nie rozmazuje się, tylko on się odbija. Potem, wiecie, są gdzieś ślady takie. I to jest takie zawsze, za każdym razem, dosłownie za każdym razem i to jest irytujące, nie znoszę tego. Ale no ładnie wygląda, tak? Fajnie, fajnie te rzęsy, rzeczywiście, no ładnie po prostu wyglądają, ale niestety się odbija, także niezbyt jest fajny. No ale jeszcze go tam, wiecie, wykorzystam, a pomyślałam właśnie, że Wam powiem odnośnie update'u. Moja ulubiona szminka NARS, orgazm też już mi się kończy, także już w sumie już powinnam ją wyrzucić, ale wiecie, jak to jest z takimi rzeczami, które się lubi. Także tak, taki plan na dzisiaj. Jadę do kwiaciarni najpierw. Dobra, tak wyglądam. Proszę. Granatowe. Tylko muszę zdjąć skarpetki, bo mam w nich skarpetki białe. czarne spodnie. Zary. Koszulka to jest Karen Millen. I lekko LED ta kurteczka. Muszę powiedzieć, że całą zimę brakowało mi chodzenia właśnie w tych spodniach na kant, bo jakoś tak zimno mogło być w nich, a poza tym jakie to buty do nich wtedy. I naprawdę teraz czuję się tak jakoś, chce mi się ubierać i chce mi się, wiecie, wyjmować te rzeczy. Dlatego moja piękna torebeczka. Czy ja muszę coś kupić? Przełykam, bo właśnie Jurek mnie podkarmia. Brakowało. Cokolwiek nam trzeba? Nie, chyba co? Nakarmisz Moriska? Obiadek mu dasz? Dobra. Nie. To ja uciekam. Ależ to pachnie pięknie. Wróciłam właśnie ze sklepu i mam eukaliptusa. Pięknie pachnie. Uwielbiam. Naprawdę. Jakiś trochę taki wczorajszy, nie? Tutaj mam dwa pęczki i myślałam właśnie, już mam wprawdzie, tam jeden już stoi, ale to ładnie wygląda, więc po prostu do tego wazonu chciałam to. Tylko muszę w nim posprzątać, bo tam była lawenda wcześniej. I zaraz sobie ładnie ułożę i będzie, wiecie... To jest ogromny wazon, tak? On mi tutaj stoi przed telewizorem. To jest ogromny wazon i w nim musi być coś bardzo dużego. Bo jak była ta lawenda, taka wiecie, 10 cm, czy tam 15, to... To było za małe i takie dysproporcje były po prostu. Słuchajcie, przyszła mi jeszcze paczka z Zary. Zamówiłam, chciałam trzy rzeczy, ale coś Wam w ogóle pokażę, co ostatnio znalazłam, tylko że to można tylko w Polsce zamówić. I chciałam jeszcze jedną rzecz, taką czarną bomberkę. Taką czarną, krótką kurtkę jakby, ale jest wyprzedana na stronie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o... Jeżeli szukacie takiej cieńszej kurtki, podlinkuję Wam, ale no właśnie, bo problem z nią jest taki, że 2 tygodnie preorder. Jest przepiękna moim zdaniem, pikowana, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba.
Ciekawe, czy to będzie tak, że teraz jest tak zima, 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 a potem nagle strzeli, będzie od razu lato. I nie będzie czas. Co? Oby. Tak myślisz? Często tak bywało. No nie wiem, teraz wyszło słońce, jest naprawdę tak całkiem przyjemnie. I właśnie, ostatnio jak byłam gdzieś w sklepie, to rzuciły mi się w oczy takie pastelowe spodnie w Zarze. I stwierdziłam, że chyba zaszaleję. Jedno sobie zamówiłam, zaraz zobaczymy. To jest ten model, no zobaczcie, no ten kolor żółty, ale nie taki rażący. Bardzo ładny, taki właśnie wiosenny. Być może to przez to, że tak. O nie, nie lubię, jak są te takie. Jest odciśnięte od tych zabezpieczeń, wiecie, antykradzieżowych. No w każdym razie. Takie właśnie. Być może właśnie przez to, że jest taka beznadziejna pogoda, to szukałam. Po prostu, wiecie, szukam ratunku w ubraniach. Co to tam tak skrzeczy? To jakieś ptaszysko, czy ktoś coś tynie? Pewno Morris sapie na górze. To są te najpopularniejsze spodnie. O nie, no to mają coś? Nie. Metkę chyba mają. Te. I się tak przebija, jak była plama. Najpopularniejszy model spodni, który ma po prostu każdy. Ale w tym roku są w takich ładnych, pastelowych odcieniach. I zaraz zobaczymy właśnie, czy one by się tutaj nadały na mnie. I zamówiłam jeszcze drugie, ale one mają inny kolor niż na stronie. Ja byłam pewna, że one są beżowe, a one są takie szaro-khaki? Chyba w kamerze jak siwe. Jakie one są szerokie. O nie, one nie będą na mnie dobrze. Na mnie źle wyglądają takie te spodnie. Strasznie mi się to podoba, jak mają dziewczyny, wiecie, te takie... jakby takie troszkę luźniejsze. Ja te, co mam dzisiaj na sobie, one są takie dopasowane. Mi jest dobrze w takich spodniach, a właśnie w takich, których jest tak dużo, szczególnie tutaj, w tej okolicy brzucha, to mnie to tak zniekształca. I ja źle w takich spodniach wyglądam. A no to już jest trend, któryś rok jeszcze na pewno będzie. Ale chciałabym znaleźć takie fajne spodnie, szerokie po prostu, żeby miały szersze nogawki, żeby były takie luźniejsze, ale żebym w nich nie wyglądała po prostu jak klaunik, no. A te mają w ogóle inny kolor i ten kolor mi się, nie wiem, czy mi się podoba. Tak próbuję go, to wiecie, pod światło inaczej. Chyba bym wolała, żeby one były właśnie w takim ciepłym, brązowo-beżowym kolorze, a tu takie szare. No nie wiem, ale dobra. Może najpierw je przymierzę, co? Zobaczymy, a potem się zajmę wazonem. Zmieniłam bluzkę, żeby było lepiej widać, ale zobaczcie, to o czym mówię, właśnie mi jest najlepiej w takich spodniach, które są takie tutaj przylegające, bo jak mam te wszystkie szersze, to ja się robię taka, nie wiem, jakbym była... No, po prostu źle wyglądam. Także, a takie spodnie mnie po prostu nie powiększają, nie poszerzają, ja się w nich dobrze czuję. Ale cały czas, wiecie, gdzieś tam z tyłu głowy chciałabym takie mieć, bo mi się to podoba na innych. No i kupuję i sama nie wiem, to jest Le Colette, takie, oni tam dwie nazwy mieli w zeszłym roku, zamówiłam to, w nich się jeszcze dobrze czułam, to chyba jako jedyne. Ale no nie wiem, no dobra, zmierzmy, zobaczymy. Te są ok. O, fajnie wyglądają, bo można i tak, wiecie, na sportowo, luźno, koszulkę i nawet te buty nie wyglądają jakoś bardzo źle. Nie mam tutaj na dole innych butów, także założyłam tylko takie. A można też do nich jakąś, wiecie, elegancką koszulkę. Mam, nie wiem, czy są troszeczkę prześwitujące, mam ciemną bieliznę, ale już, wiecie, nie będę zmieniać. Nie mają kieszeni. Nie? Czy coś tu jest? Nie wiem, jest zaszyte. A, Morris pije wodę. O, taka mikroskopijna kieszeń, tak żeby o tak można zrobić, nie? Ale one są, dobrze wyglądają, te są spoko. I właśnie nie tonę w nich. Także, nie no, są ok. Ładnie wyglądają, fajny kolor. Właśnie taki wiosenny. Tam różne były kolory, jakieś chyba niebieskie. Wiem, że fioletowe. Teraz właśnie chyba taki jakby delikatny fiolet jest modny. I ta magenta, ten taki bardzo intensywny kolor, taki różowo-fioletowy, ale też taki fiolet rozmyty, taki... Nawet to nie jest lawendowy, nie wiem, no taki rozmyty, jaśniutki fiolecik. To też chyba właśnie takie były spodnie. One jakoś nie są też najdroższe, one chyba kosztowały 29 funtów. Także tak, że myślę, że są ok. Nawet jak na taki, wiecie, trend sezonowy. No i tak wyglądają te drugie spodnie. Nie jest
jest źle, ale ten kolor mi się nie podoba. Tak jak wydawało mi się, że one będą takie beżowe, to one byłyby fajniejsze, a one są szare. I tak mi się trochę z portkami mojego dziadka kojarzą. Nie wiem, no jakoś tak nie bardzo. Co tutaj, góra powinna być może bardziej taka przylegająca, to wtedy też może byłoby fajniej. Nie no, krój mają całkiem spoko. Były jeszcze czarne, tylko że one chyba nie tylko mi się podobają, bo bardzo ciężko je było upolować. I nagle się pojawiły i stwierdziłam, że dobra, spróbujemy te akurat, bo te czarne nie. A może bym tamtych właśnie, tamte czarne zamówiła? No nie najgorzej. Nie, no już tak porównają do tamtych, no to na pewno one troszkę jakby powiększają. One mają takie być. Nie no, no śmieszne. Nie wyglądam źle. Tak mi się wydaje. Sama nie wiem. Naprawdę, może czarne byłyby lepsze, takie bardziej uniwersalne. Nie wiem, naprawdę, nad tymi muszę się zastanowić. O, i od razu to wygląda lepiej, nie? Duży taki trochę przysłonił mi ten obraz, ale to nic, ten obraz też jest taki botaniczny, kwiaty w głowie, także tak. To oczywiście się wkłada bez wody. I to się pięknie zasuszy, naprawdę, bo to ani, jeszcze będzie teraz tak właśnie pięknie pachniało, to ani nie opadają te liście, one się super potem poprzebarwiają, może go troszeczkę przesunę, żeby on tak nie wchodził w tą firankę. Zostało mi jeszcze kilka takich krótkich gałązek, czekajcie, tutaj je mam, o, to może myślałam, że pod prysznicem na przykład je sobie powiesić, dzisiaj rano, ten złamany niestety jeden, o tak, tak wiecie, jakby w dół. Zobaczymy. I potem jak się zrobi ciepło w łazience od pary, od wody, to będzie czuć. No zobaczymy, już kiedyś to miałam. Jakoś bardzo intensywnie to nie pachnie, ale zawsze coś tam. Także tak to wygląda. Fajnie podobają mi się o te właśnie wszystkie takie, które wiszą. Niektóre tak się rozchodzą, bo niektóre tak stoją, jak na przykład ten. Ale ładnie to wygląda. No naprawdę, muszę przyznać, że jestem dumna sama z siebie. Ojej, rozrzucam. Kot poszedł. Na zewnątrz, tu zrzuciłam. To już jest ten zasuszony. I on jest, widzicie? A też przecież był taki zielony, jak go kupiłam. No ale moim zdaniem pięknie wygląda. Tak jakby pudrowe te odcienie się zrobiły. Fajne. A tu niektóre takie plamki. Ale bardzo ładnie to wygląda. Zawsze się to wszystkim podoba. Prawda? Tylko, że tego nie można ruszać, nie? Bo on ładnie wygląda, bo się po prostu ładnie ułożył. Także z drugiej strony jest teraz taki bardziej zielony, żywy, ale tak będzie wyglądał za jakiś czas. No gubię to wszystko, idę to przywiesić, bo zgubię zaraz. Hartowanie pomidorków, proszę. Ładnie tutaj, wczoraj były podlane. Chyba mają za mało słońca, takie trochę żółte się porobiły, nie wiem. Ale no niech się już przyzwyczajają, chociaż pomidorków to jeszcze, tak tutaj patrzę, ale Boże, myślałam, że to jakaś mszyca, a to chyba młode listki, nie wiem. Nie, ale z pomidorkami to jeszcze poczekam, tak naprawdę, w połowie maja dopiero, bo to nie ma co, szkoda, no także, ale już je właśnie wystawiam, jak jest taki ładny dzień, nie mam teraz krótki rękawek w ogóle, także bez problemu tutaj sobie, niech się przyzwyczajają. O, a lawenda jest teraz tutaj, zobaczcie, w tym, w takim dzbanuszku, ona fajnie tutaj wygląda, ładnie, tylko że to też będzie, nie wiem, czy to jest takie, nie wiem, czy to jest takie dobre miejsce, bo też jak tutaj będę, wiecie, cokolwiek pokazywać, to będę zaczepiać i to będzie się wiecznie z tego sypało. No ale nie wiem. Także tak, mój zapaszek. Tak to wygląda. Takie małe zmianki tutaj u mnie zaszły. Cześć, dzień dobry moi drodzy, witajcie. Kolejnego dnia, tak? To chyba kolejny dzień. Słuchajcie, właśnie tutaj poprawiam ostatnie, nanoszę ostatnie poprawki. Przygotowuję się do holu. Tutaj za mną są ubrania i właśnie już chyba widzieliście ten hol z H&M. No zaraz to nagram i jeszcze myślałam, żeby nagrać może Q&A dzisiaj. Zobaczymy, bo potem mam takie, następne dni są takie, że nie wiem, czy będę miała kiedy i jak nagrywać. No ale w każdym razie tutaj jakieś zmiany widać. Co ja mam w ogóle za tryb? Jakoś odwrotnie siebie widzę. Nie wiem. Nie wiem. Tam. Nie, no nie wiem, no w każdym razie. Słuchajcie, co mamy? Mamy, zobaczcie, mamy zamontowane uchwyty w szafach.
Tak, kupione były 2 miesiące temu, musiały oczywiście swoje odleżeć, odczekać, wiecie jak to jest. Wczoraj ich zamontowanie zajęło myślę, że mniej niż 10 minut, ale gadania musiało być przed tym pół godziny. Mamy są złote uchwyty, tak wiecie, pasują gdzieś tam, chociaż w tym pokoju jest tak mało jakichś takich złotych akcentów, ale generalnie w całym domu się ten złoty motyw przewija. Kolor szaf będzie zmieniany. Ja wam pokażę te uchwyty z bliska. Kolor szaf będzie zmieniany. Tak jak już to mówiłam, ale jakoś powiem wam, że ostatnio na samą myśl o remoncie to robi mi się słabo i po prostu to odpuszczam, odsuwam od siebie. Ale no ten moment nadejdzie i szafa będzie chyba taka, no jasna, tak? Kolor ścian na pewno nie będzie zmieniany, ewentualnie odświeżony, ale ten on mi się bardzo podoba i ja się bardzo dobrze w nim czuję. I właśnie te złote elementy pasują też do koloru ściany. Także to na pewno zostanie. Powiem wam, że jeżeli chodzi o już tak wiecie, patrząc z perspektywy czasu, co bym zmieniła, co może nie, co najgorzej mi wyszło w domu, to chyba właśnie ta szafa, ale chyba nie wiem, jak to powiedzieć, bo nie chciałabym, wiecie, jak to jest, za dużo gdzieś tam mówić, ale chyba zrobiłabym ją dzisiaj w innym stylu, tak? Po prostu. I tutaj z nią są takie, wiecie, problemy. Nieważne! Co jeszcze? Żyrandole. Wszystkie lampy po prostu są do wymiany. Może nie wszystkie, ale ten już wymieniany był. No to ten jest teraz super. On bardzo mi się podoba. Mogłabym mieć nawet drugi taki sam w salonie, gdybym tam potrzebowała. O ten. Ta lampa jest ekstra, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o lampę w sypialni, to ona też musi być wymieniona, bo po prostu ona jest za nisko i nawet wczoraj Jurek ją przeklinał, bo po prostu zaczepiamy o nią, tak? Zaczepiamy o nią nawet, nie wiem, zmieniając pościel. Ona jest za nisko i już, no i to tak samo tutaj, dlatego tą lampę też zmienialiśmy, bo ona była za nisko i spadały takie, były wiszące jakby kryształki, one po prostu spadały, nawet ja zaczepiałam bluzą. Także no, a teraz jest fajnie, także musi być coś takiego mniejszego, może nie plafon taki zupełny, ale tak, także to chyba takie dwie rzeczy. Gdzieś tam parę razy się przewinęło takie pytanie. A taka właśnie a propos Q&A mi się przypomniało, to wam odpowiem. Ale dobra, ja sobie nie przedłużam, nagrywam haul. Jeszcze wam pokażę, zobaczcie, tak wyglądają. Może na tej wam pokażę. Widzicie, one są, widać? O, teraz widać. Ładne są te uchwyty. Po prostu ceny uchwytów są, można kupić je za dobre pieniądze. Nawet takie, no one są takie ładniejsze, troszkę ciekawsze, nie takie proste. Ale można też kupić, powiem wam, że identyczne, prawie identyczne, no nie wiem, no z czym się może uchwyt różnić, no albo raczej wiecie, jaką to ma różnicę w użytkowaniu i w długości jego życia, o ile tak, takowe istnieje, ale naprawdę mogą kosztować 20 funtów za jeden, a mogą też kosztować 120 i 250, naprawdę, powiem wam, naprawdę, no ja nie wiem, nie wiem, ja rozumiem, że jakieś tam firmy mają różne renomy, ale no, to taki, wiecie, taki dla ludzi po prostu. Podlinkuję wam je. I naprawdę fajnie wyglądają. Zobaczcie, są takie tutaj owe wzorek. A góra gładka. Różne są, dużo tego jest. Można sobie znaleźć naprawdę, co się komu podoba. Mi się takie podobały. Jeszcze myślałam, żeby może je takie bardzo długie zrobić. Ale ponieważ ta szafa będzie w ogóle w innym stylu, ale te uchwyty zostaną, to myślałam właśnie, że te będą już do tej mojej nowej wizji będą bardziej pasowały, a takie długie do tego by pasowały, bo to jest taki, wiecie, po prostu płaski front, ale do tamtego już nie bardzo, także już zostawiłam, po prostu będą przyszłościowe. O. Chyba już dawno nie udało mi się nagrać filmu, po pierwsze na jednej baterii, w sensie jakiegoś holu. I naprawdę bez żadnych powtórek, także tak. Teraz słuchajcie, sprzątam, mam tutaj, zastanawiam się właśnie co z tymi bluzkami, bo ten haul to już widzieliście, więc tam na pewno ja już to wiecie, jakoś sobie zdecydowałam. Te trzy, ta mi się bardzo podoba, ona mnie ciekawi, tylko że ten rękaw jest taki kurczę szeroki. Nie wiem, a ta to jest po prostu, ta jest najpiękniejsza, ona jest po prostu cudowna, taka romantyczna, taka po prostu
Ach, no taka subtelna, kobieca, wszystko mogę powtarzać 100 razy, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, nie widać mnie tutaj. Ja aż dostanę takiego powera po prostu. Ja chyba sobie pójdę, dodam jeszcze więcej powera kawką i posprzątam najpierw, ogarnę, tutaj niewiele jest, także to dobrze, bo na bieżąco właśnie to sprzątam, kawczam i może nagramy to Q&A? Może zostanę w tym. Przebrałam się 48 raz i słuchajcie, my jedziemy, wychodzimy z domu, ale już chyba nie będę nic nagrywać, a chciałabym zakończyć tego vloga, ale słuchajcie, mam jeszcze chyba kilka takich ujęć, jak byliśmy ostatnio, słuchajcie, w drugi dzień świąt pojechaliśmy na taki dłuższy spacer, wzięliśmy Molisa, nosiliśmy go w torbie, ależ to była po prostu zabawa dla niego. On był taki grzeczniutki, w tym koszyku wiklinowym go normalnie nosiliśmy, on się położył, miał tam kocyk, dla niego to po prostu luksus. Wypuszczaliśmy go, to tu, to tam mógł sobie pochodzić, a tak to wiecie, po prostu chodził. Marysiu, co tam jest? Wszystko dobrze? I byliśmy na polu, tam były jakieś krowy. Cześć, mam te filmiki, wyrzucę wam to wszystko za chwilę. Były jakieś krowy, owieczki, barany, takie rzeczy. Mam telefon zepsuty i po prostu skacze, co chce się tutaj robi. No, także fajny taki był spacer w ładnym miejscu. Pochodziliśmy, wiecie, żeby trochę spalić te wszystkie jajka w każdej formie. Także to wam rzucę teraz. Psioper, shopping bag. Shopping bag. Morris! Morris jest zapatrzony. Nie! Jak on wygląda jak takie dziecko, które jest, wiesz, zawinięte w te wszystkie otulacze, że mu rączek nie widać. A tam są krówka. Te krowy są ciekawe. Mamy bramkę, o tam. To może idźmy przez ten, nie idźmy tam do tych krów, co? Nie wiem. Boisz się? No pewnie, patrz jak ona się gapi. Chodzimy ścieżką. Patrz jak ona się gapi. No się gapi, bo jest to krowy ciekawskie zawsze, no. No to wcale mnie to nie pocieszy. Uprzejmie proszę mi zejść z drogi. Mam tu psa. Nie zawaham się go użyć. Oj, ona kuleje. Nie. Bo to są byczki same, zobacz. Nie, no dziesz. Bo nie mają wymian jeszcze. Patrz jaki. Widzisz? Cześć, Muśka. Siema. Jaka ciekawa. To są chyba same byczki, zobacz. Czy nie? Nie wiem, ale... nie znam się. Nie. Nie? To jest jak krypę trawę? No. Patrz, ona idzie za nami. Słyszę jak krypę trawę? Hej. Oj, 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 oj. Są dwie owieczki. I mamusia. 114. Jakie? Czemu się schowały? Pokaż nam. Przygraszamy do trawy? Ale patrz, widzisz jakie pomazane? Jakie ma... Oj, tam słychać. Jakie cute. Jejku, są. Myślałam, że one są same. A tu wybiegły takie małe dwa. Jaki słodzik. Hi. O nie, dobrze, że nie na mnie. Pieprze, no psie. O to jejku, jakie fajne. Owcie, owcze w przedszkole. Mamy krowy, barany, kozy. Bella koza. Bella koza. O tam bo takie małe, fajne. No. Co mnie tu nagrywasz?
Także było bardzo fajnie, słuchajcie, a my wychodzimy z domu, żegnamy się z wami. Mamy nadzieję, że było całkiem fajnie się spotkać tym razem. Uciekamy, tak? Idziemy? Idziemy. Dobra, to dziękujemy za dzisiaj. Trzymajcie się. Pa, pa!